Dobra, słuchajcie, Ewelina jest w pracy dzisiaj od rana, walczymy ze schanią. Transport. Wczoraj byłem taki nakręcony na te pszczoły, mama, jedziemy z domu, bo tu mam dwie takie rzeczy, ja po prostu nie muszę tego gadać, gdzieś z garażu, czy ja to muszę z pasieki, jak ja mam tu ten aparat i ten właśnie ten laptop na miejscu, to wszystko tak działamy, nie? No, ja myślę sobie tak, że pierwszy temat, to tak zapocznę, co ja zauważyłem po ulach, bo to jest ważne, ja później to zapomnę i to, ja to zapomnę. I to było tak, ja sobie, to będzie taki temat, ule deskowe, VS trzcinowe, z tego względu, że ja wcześniej jak trzymałem te pszczoły, to ja trzymałem je tylko i wyłącznie albo na Włoci, albo na tej trzcinie. No i tam, no, i to były główne moje ule. A dopiero jak pszczoły przerzuciłem na dolne, to od zeszłego roku tak naprawdę dopiero zacząłem pszczoły trzymać na desce. Dolną myszkę tutaj. Myszkę? Nie. No poczekaj, zaraz będziemy się bawić. Zaraz będziemy się bawić. No, no to słuchajcie, no to od zeszłego roku ja dopiero zacząłem pszczoły trzymać na ulach deskowych. Nie? Zacząłem robić sobie te drewniane. Porobiłem sobie tych deskowych. Właśnie ja sobie myślałem, że ja będę miał tylko je jako te góry i jako te na rozwalanie tych rodzin, nie? No ale no z czasem wyszło, że po prostu miałem i takie. No i kwestia taka jest, że zauważyłem jedne rzeczy. Ja nie mówię o rodzinach gównianych, zaznaczam, ja nie mówię o rodzinach gównianych, które one wychodzą z ziemi na dwie uliczki z tego wszystkiego, nie? Jak mi wychodzą te rodzinki po prostu porządnie, że one porządnie, że nawet jak wychodzi 5-5, to ja jak dołożyłem ramkę z suszem, to one, to jeszcze one tak przeszły wtedy tą oliwką tak tu, ale tak tu, nie? No i one próbowały już od razu to co im dołożyłeś na bieżąco, takie susz, to one próbowały od razu to zasiedlić po prostu, takie pszczoły jak wyszły, nie? No nie tam 2-3 ramki z tego zostało i to się błynęło dopiero, no nie, tylko te od razu to chciały to. No to słuchajcie, no to ja zauważyłem, że w tym roku jak takie rodziny mi wyszły i ja jak dodawałem coś na wiosnę, na przedwiośniu całkowicie, że im tam dałem coś tam odsklepionego, tego lepszego, no i one to wybierały od razu, one od razu szły w tę moc, no to słuchajcie, no to ja mam wrażenie, że na tej trzcinie to jest tak, że te pszczoły wylecą rano jakby trochę później, nie? To znaczy jak ta rodzina już jest taka duża, to tego tak już nie widać, ale to widać na tym samym początku, że jak walnie słońce, to te pszczoły na desce już wychodzą, już jest obrot, już wychodzą, a na trzcinie nie, nie? I to jest tak, że czasami ten sam początek, tak jakby, to my widzimy, że ta rodzina w środku prosperuje świetnie już, ale ona wcale tak nie wyłazi jakby od razu przy byle słońcu. Jak już te słońce było długo, to one dopiero wtedy wyszły. A jak te słońce było tak, że walnęło po tych ścianach, to one tak nie. I ja właśnie zauważyłem, że do momentu, kiedy ja w ogóle cokolwiek robiłem, że wkładałem to do góry, to ja miałem wrażenie, że i do teraz mam to wrażenie, że ja w zeszłym roku, jak miałem na dolnych już te pszczoły wszystkie i te mocne rodziny wychodziły wszystkie na tej trzcinie, no to ja zwyczajnie miałem takie coś, że tego czerwiu do momentu rojenia miałem, słuchajcie, więcej. Ja mam takie wrażenie. Nie? No. I to jest chyba największe wrażenie, jakie odnoszę w tej chwili ze starciem z takimi ulami i z takimi ulami. Bo ul ten z deski tam 2 cm mniej, no to nic nie daje tym pszczołom. To szczerze mówiąc, to i tak nic nie daje, to tylko tworzy taką budę. Nie, to tworzy tylko taką budę, żeby one się nie kradły, żeby one to wszystko umiejscowiły tak jak my chcemy i koniec. Kocham mamę. Brawo, ja też, piona. Haha. A niech mama jedzie. Mama jeszcze trochę czasu, jeszcze 4 godziny mamy walki. No, i słuchajcie, i to jest taka historia,
że właśnie ja mam takie wrażenie, że te ule tak działają troszeczkę, że właśnie byle słońce nie zadziała, że one wyjdą, nie? Że one się nie rozluźnią, nie rozszarpią się na dwór, wtedy one z tej deski to one wyszły na dwór i potrafiły gdzieś schłodzić się, bo to też stało wszystko za szybko, słuchajcie, za szybko to się nagrzało. A w trzcinie, zanim to ciepło dojdzie do środka i poprawi tą temperaturę, co te pszczoły zrobiły, no to trwało, nie? To trwało, to trwa więcej. No, tak. Ta temperatura, zanim przejdzie od wewnątrz do zewnątrz, trwa i od zewnątrz do wewnątrz też trwa. Ja zauważyłem po pszczach tych żółtych, że na trzcinie potrafią mniej pochłonąć tego pokarmu niż właśnie na desce. Ta trzcina robi trochę bardziej wyrównane warunki i te pszczoły tam, ja nie wiem, jak one tam się kiszą, nie, ale one tak się jakoś ukiszą, nie, w jednym i w drugim ulu, że ja mam po prostu wrażenie, że po ulach deskowych to bardzo widać, że to niby potrzebne jest te słońce, że coś tam się w środku działo, nie? Bo to my od razu widzimy, że to szybko lata. No tak się dzieje, tak się dzieje. Naprawdę musi być słońce dłużej niż na desce, gdzie pszczoły chciały wyjść. Dopiero te pszczoły, o co mają ze sobą coś nie tak, że muszą się wykichać, to wtedy widzą trochę wcześniej. Nie? A te rodziny na przykład takie mocniejsze, to one mogą tam stać. One tak nie chciały wcale wychodzić. Jeszcze jak na tych dwóch korpusach, to one miały tego wszystkiego full pod spodem, to one wcale od razu nie musiały wylatywać tam, tylko wystarczy, że się stworzyły dobre warunki do tego, żeby one umiały na tym przedwierzchniu zafunkcjonować w tym ulu, ale one miały tam wszystko, bo one wtedy miały szansę się rozejść niżej i tak dalej, i tak dalej. Nie? A w tej desce to wszystko się dzieje tą temperaturą na raz, nie? Na desce to jest mniej więcej chyba tak, że jak jest na przykład, przychodzi chłód wieczorny, no to tak samo ten chłód wieczorny przenika przez tą ścianę, od razu przenika. A te pszczoły właśnie tak w trzciniaku, to one mają te przejście tego po prostu zimna, to czy tego, tak, tego zimna czy środek, nie, do środka, to tak trwało, to był ten dłuższy przeskok i to nie było tak na od razu, nie, że te pszczoły sobie, no, i one sobie to wtedy bardziej poprzenoszą z tego dołu i w ogóle, jest lepiej. Ten sam początek, no to ten do oblotu, tak jest właśnie ta mocna rodzina, to wygląda na, to od razu widać, że to jest co innego, że to inaczej się zachowuje, nie? Jak ktoś ma ule zawsze tak, a teraz nagle powstała ta deska i ja zauważyłem od wiosny tą deskę, no to właśnie jest tak, że ja zauważyłem, że do tego momentu, który jest teraz, mi się wydaje, że zrobiłem mniej czerwiu niż one zrobiły na samym początku, bo to chodzi o ten najważniejszy, właśnie jest ten pierwszy czerw, ten co jak się właśnie ta kula zimowa rozrzuci, to wtedy tyle, ile one są w stanie po prostu w stosunku do pszczoły zrobić na raz, no to jest ten najważniejszy. I mi się wydaje, że w trzcinie, jak była mocna rodzina, to ona tego elementu zrobiła więcej i ten, no. Później to i tak przekładałem to na deskę do góry, nie? No a ten dół, to on się inaczej zadział. Mi się wydaje, że te pszczoły po prostu mają lepsze warunki w środku, w trzcinie. Ale jak było coś G, to już nie ma znaczenia, jaki to jest ul, nie? Jak coś wyszło takie, że to nie chciało się później, że to widać było, że to z tym nie tak jest i w ogóle ja tam nie jestem taki, że tym pszczom pomagam. Były różne książki, ja czytałem różne książki. Jedne książki było napisane, że dziadek mówi, że nie pomagać. Kichać takie rodziny. Wolnie z pasieki, w ogóle nie. A właśnie ci, co właśnie tak później pisali, no to pisali, że to trzeba to zaczynam kieszczerwym i tak dalej, to gówno było ratowane i później te rodziny się powielało, one z nimi były cały czas, jest też coś nie tak, nie? No. O, się zbudziłem, nie? Słuchajcie, no to tak jest, no zauważyłem tą różnicę, że te pszczoły są inne i one się zachowują też inaczej. I to było to wszystko.